Witam serdecznie w drugiej części siódmej misji z gry Splinter Cell. Rzeźnia. Rzeźnia czeka nas właśnie w tejże drugiej części. Na początku szybki skrót fabularny dotyczący tego, co my w ogóle robimy w oborach rzeźni, w piwnicach rzeźni w Birmie. Kombaj Nikoladze, który stoi za atakami cyberterrorystycznymi na Stany Zjednoczone, jest w desperacji. Jego komórki w Rosji zostały rozbite, jego plany ataków cyberterrorystycznych na Stany Zjednoczone spaliły na panewce. Generalnie rzecz biorąc, w chwili obecnej Nikoladze jest niebezpiecznym zwierzęciem zagonionym w róg pomieszczenia. Kryje on się w Birmie, gdzie współpracuje z Kongiem Feirongiem, generałem chińskim. Jednym z elementów tej współpracy jest próba egzekucji pojmanych amerykańskich żołnierzy, która miałaby zostać przetransmitowana na żywo przez internet, żeby wszystkim pokazać, jakim to strasznym i niedobrym człowiekiem jest Nikoladze i jakim groźnym. Niestety myśmy Nikoladzemu Nosiema poprzeszkadzali. Wyłączyliśmy antenę, uniemożliwiając transmisję, następnie wyeliminowaliśmy pluton egzekucyjny. Obecnie znajdujemy się, tak jak powiedziałem, w oborach i będziemy zajmować się ratowaniem żołnierzy, którzy gdzieś w tych oborach są pozamykani. Generalnie rzecz biorąc, w chwili obecnej, jeśli chodzi o tą część, to będzie tutaj bardzo ważny aspekt logiczny, ponieważ ze względu na logikę w tej części będziemy eliminować absolutnie każdego napotkanego na swojej drodze strażnika. Dlaczego? O tym szerzej wypowiem się już pod koniec misji, kiedy już dojdziemy do żołnierzy. Walę Quicksave'a, żeby drugi raz nie mówić o tym samym w sytuacji, gdyby coś poszło mi nie tak. Wybieram sobie kamerkę, którą ogłuszymy strażnika, z którym za chwilę będziemy mieć do czynienia. Ten strażnik, o, znajduje się tam. On sobie idzie tu. Proszę bardzo. Już mamy go z głowy. Teraz tak. Ciekawe, czy uda mi się znaleźć tą kamerkę w gnoju, jaki tutaj się znajduje. Trochę cicho. Cicho mam, tak jest chyba lepiej. Chowamy go sobie tutaj. Czy noktowizor pozwoli mi wynaleźć kamerkę? Chyba nie. No nieważne. Teraz tak, mamy tutaj flary. To jest bardzo ważne, aby te flary podnieść. Dlaczego? Ponieważ do czynienia będziemy mieć z wieżyczkami strzelającymi do nas. Nie da się ich wyłączyć, znaczy da się je wyłączyć, ale nie da się ich ominąć tak, żeby po prostu do nas nie strzelały, w związku z czym flary będą potrzebne do tego, aby po prostu sobie z nimi poradzić. Idziemy dalej. Ten fragment rzeźni jest bardzo wymagający dla osób, które lubią grać koszernie, tak? Czyli lubią ogłuszać, ogłuszać po prostu. Znaczy inaczej, lubią nie ogłuszać. Myk. Dziękuję. Tego pana mamy z głowy. Schowamy go tutaj. Tutaj jest ciemno. Jak w życi. Dobra, co z moją kamerką? O, już ją widzę. Tu jest moja kamerka. Teraz tak, tutaj nie ma nic ciekawego, oprócz martwego bydła. Możemy iść dalej. Słyszycie? Chyba słyszeliście. Mówię tutaj oczywiście o wieżyczce. Tak, zwabimy tego strażnika w tą stronę, ponieważ przy takiej odległości, w jakiej on się znajdował, nie damy rady go wyeliminować przy pomocy kamerki. Ale już w ten sposób uda się. Ta kamerka, jak widzieliście albo i nie, poleciała gdzieś tutaj. Wyraźnie było to widać. Aczkolwiek ja jej w tym momencie nie widzę. Chyba przepadła. No nie szkodzi. Łapiemy tego pana. On ma teczuszkę z modułem danych. Poczytamy sobie.
a jak już skończymy czytać, to zajmiemy się wieżyczką. Będziemy musieli ją wykiwać przy pomocy flary, w innym wypadku po prostu nas ona postrzeli. Dobra, chowamy to ciało tutaj i czytamy moduł danych, tylko jeden z wielu. Pani pułkownik, chińscy dyplomaci rozmawiają między sobą po chińsku. W zasadzie jest to naturalne, ale trochę się tym martwię, ponieważ nikt z nas ich nie rozumie. Obawiam się, że oni coś knują. Gringo próbował zmusić Long Dana, aby tłumaczył nam wszystko, ale jak dotąd bezskutecznie. Przy okazji zrobił kilka rzeczy, których na pewno nigdy nie zapomnę. Pomyślałem, że może udałoby się pożyczyć jednego z żołnierzy generała Feronga na czas naszego pobytu, aby obserwował dyplomatów i w razie potrzeby tłumaczył nam wszystko. Dziękuję. Wyrazy szacunku. Dawid Sakandzelidze. Dyplomaci. Co tu dużo mówić? No, bardzo jasny sposób mail ten sugeruje, że oprócz żołnierzy wrześni zamknięci są również chińscy dyplomaci, co jest bardzo znamienite dla sytuacji politycznej, jaka aktualnie wykreowała się w Splinter Cellu. Dobra, wybieramy flarę. Mam dwie flary. Flarę chemiczną, która po prostu nam świeci, i flarę zwykłą, która po prostu generuje światło i ciepło. W związku z czym wybieramy nie chemiczną, tylko tą zwykłą. Walimy save'a, gdyby coś poszło nie tak. Rzucamy flarę dosyć blisko. I proszę bardzo, wieżyczka zajęła się flarą, nas natomiast zostawiła w spokoju. Tak, żołnierze rozmawiający sobie potwierdzili, że nie Gringo, tylko Nikoladze już opuścił rzeźnię. Dobrze, rozbrajamy te wieżyczki w ten oto sposób, żeby nie mieć z nimi problemów. I wracamy do miejsca zaciemnionego, w którym przed chwilą się znajdowaliśmy, aby zwabić strażników i się ich pozbyć. Zaczniemy może od wyeliminowania tej lampy i tej żarówki. Przypominam, czekamy, aż skupi się celownik w 100%. O. Teraz możemy się bawić przy pomocy kamerek. Eliminujemy to światło. To powinno zwabić przynajmniej jednego strażnika w to miejsce. What the hell? Dokładnie. Eliminujemy pierwszego typa. Bierzemy teczkę z modułem danych. Bierzemy ciało. Odstawiamy to ciało tutaj. Póki strażnik jeszcze nie wrócił na swoją domyślną pozycję, eliminujemy to źródło światła. Jeśli on wróci na swoją domyślną pozycję, to będzie zbyt blisko i po prostu zostanie, zaalarmuje się. Czekać, żeby było do podniesienia. Obiekt, aha, butelka. Tą butelkę możemy wykorzystać do tego, aby zwabić strażników, jeśli nie wyjdzie nam inna opcja. I myk, bierzemy sobie tego strażnika. Jest tu ciemno, jest ciemno. Nie ma to zresztą znaczenia. I odkładamy jego ciało. Dobrze, moduł danych mam do przeczytania. Od Wiaszczesława Grinko do pani pułkownik. Jeżeli pani ludzie koniecznie muszą bić Amerykanów, mają się ograniczać do ciosów w tułów. Za niespełna 24 godziny jeńcy będą na ekranach całego świata i chciałbym, aby dobrze wtedy wyglądali. Ich śmierć będzie wielokrotnie oglądana na całym świecie przez całe dziesięciolecia. Nie chciałbym, aby egzekucja wyglądała jak miłosierne skrócenie ich cierpień. Na zakrwawionych, pośniacionych twarzach nie widać przerażenia. Niech wszyscy doskonale zrozumieją, że nie zabijamy ich z litości. Nie będę tolerował żadnego bicia Amerykanów po twarzach, tak. Gringo nie toleruje bicia jeńców po twarzach, ale nie z powodów humanitarnych. No dobrze. Możemy iść dalej. Kolejne starcie z wieżyczką przed nami. I znowu bierzemy flarę. Tym razem to mi nie wyszło, ale nie szkodzi. Mamy apteczki. Możemy się uleczyć. Come on, you know you want to watch.
I don't. Broadcasting murder is barbaric. You're naive to think it's anything but history. It's a pointless conversation. We're on patrol until the alert quiets. Don't tell me you believe those American super spy stories coming out of color. Nicolas believes them, I believe them. Those stories are nothing but the Russian winters and the Russian vodka. We should be with the others watching the broadcast. Yeah, we should be with the others. Identify yourself. W interesujący albo i nie sposób zwabiamy strażnika w to miejsce. I myk. O! Nic mu się nie stało. Tego pana potraktujemy paralizatorem. Generalnie rzecz biorąc, czasami powtarzam, dlatego nie zrobiłem tego, ponieważ czasami to nie wychodzi. Możemy się schować przed tymi strażnikami w tym miejscu, przyklejając się do ściany, jednak czasami jeden ze strażników nas zauważa. No i cały plan daje w łeb. I wtedy możemy w momencie, kiedy oni się zatrzymują na dialog, po prostu odkleić się w tamtym miejscu, bo tam jest ciemno i najzwyczajniej w świecie użyć kamery z gazem, żeby wyeliminować tych panów. Pokazałem wam jednak rozwiązanie dla sytuacji, w której po prostu takiego typu akcja nie wychodzi. Zobaczcie, niby jest tu ciemno. Niby nie. Nieważne. Bierzemy drugie ciało. To jest tak, już chciałem wejść tam, ale tam jest przecież wieżyczka. Byłaby niezłe rzeźnia, gdybym zrobił tak, jak chciałem. No i dobra. Ciśniemy dalej. Moi drodzy, znajdujemy się w tym momencie w ostatnim fragmencie rzeźni, największym fragmencie rzeźni, w którym przetrzymywani są zarówno żołnierze, jak i chińscy dyplomaci. Przed nami powód, dla którego po prostu ten fragment misji zalecam dla zachowania sensu logicznego wykonać w sposób, jaki wam pokazałem, czyli eliminując absolutnie każdego strażnika. Ci, co grają, to wiedzą i mogą się domyślać dlaczego. Ci, co nie grali, niech posłuchają teraz. Bo w momencie, kiedy porozmawiamy z dyplomatami, zacznie się rzeźnia. Mianowicie Grinko zwoła tutaj swoich ludzi, oni będą w stanie alarmu, będą wiedzieć o naszej obecności, będą chcieli nas zabić i będą chcieli zabić żołnierzy i dyplomatów. Naszym celem będzie się po prostu bronić i nie mamy innej opcji, jak po prostu wszystkich powybijać. Łącznie z panem Wiaszesławem. Dlatego teraz szykujemy się do walki. Jeśli gramy po raz pierwszy, no to takiej opcji nie mamy, żeby przygotować się do walki, bo po prostu o niej nie wiemy. Natomiast kiedy czytamy sobie zapis albo zagramy któryś raz z kolei, no to wiemy, że należy się przygotować. Eliminujemy źródła światła, nie trzeba tego robić, ja to robię zawsze i tyle. Niektóre światła są te niezniszczalne. Teraz tak, wieżyczki. Na chwilę obecną ja po prostu rozbrajamy. Pamiętamy, aby wyłączyć IFF. To jest bardzo ważne. I teraz tak, tu jest apteczka. Podnosimy ją sobie. Tu jest jeszcze jedno źródło światła. To możemy je wyeliminować. Tu jest jedno źródło światła. Możemy je wyeliminować. Gdzieś jeszcze? Nieważne. I teraz tak, mamy miny, które zebraliśmy w pierwszej części. I robimy teraz tak, że bierzemy minę. I rozstawiamy minę tutaj. Pyk. I spierdzielamy. Teraz bierzemy minę. I gdzie by ją tutaj rozstawić? Rozstawiamy ją na bank. Tutaj. Albo nie. Rozstawimy ją tutaj. No,
Aha, muszę wybrać tutaj. Okej. I teraz jeszcze możemy minę wpierdzielić. O, mina się teraz uzbroiła. Wpierdzielimy sobie minę jeszcze tutaj. Tutaj przybiega żołnierz, który będzie chciał zabić żołnierzy. I teraz tak, idziemy porozmawiać sobie z żołnierzami. Oto trzej żołnierze, którzy mieli zostać zabici, ale dzięki nam nie zostaną. A, to nie z tym chciałem rozmawiać. Where are the other soldiers? You've come to save us. Where are the others? It's just me. Oh, crap. I don't think we can help you. We're too weak to fight. I don't think we can help you. We're too weak to fight. No i dobra. Rozmawialiśmy sobie z żołnierzami, teraz tak. Uruchamiamy wieżyczkę przy żołnierzach, tak aby pomogła ona nam w walce. Jeśli tutaj ktoś podbiegnie, to po prostu zostanie zaatakowany przez wieżyczkę. I teraz tak, idziemy sobie w tą stronę, tej wieżyczki nie odpalamy i odpalać nie będziemy. I tu mamy chińskich dyplomatów. Walimy sobie save'a i szykujemy się na walkę. You are American. You're Chinese. The PRC ambassador to Myanmar. I must speak with a representative of your government. They hear everything I do. Shoot. Kong Furong does not represent the will of China. He is a splinter faction of the Chinese army, all of them fanatics and fools. What does he want? First, Taiwan, with others to follow. Gifts to the PRC he thinks they will not be able to refuse. How is Nicolas involved? Trade. Furong provides transport and munitions in exchange for weapons-grade nuclear waste. Does China know? No. And unless they are issued proof of Furong's activities, I fear the certainty of war. What's the proof? On the computer in his office. My office. He has overridden and reset the lock. I force him to open his computer and forward the contents to the PRC. And our countries don't go to war. Such is my hope. Damn nation. The Americans are kicking the pistol. I want all available men armed to converge on the basement. We'll kill them all. No i zaczyna się rzeźnia, moi drodzy. Jedna z min już wybuchła. Wybuchła następna. Proszę bardzo, mina zrobiła swoje. Został nam tylko i wyłącznie Grinko do wyeliminowania. I on tam sobie biega. Teraz tak, jeden celny headshot do Grinko. I sprawa załatwiona, musimy go tylko znaleźć. On tak się będzie wychylał z jednej strony, z drugiej strony, tu i tam. Wystarczy po prostu go wyhaczyć. O, jest pan Grinko. Proszę bardzo. Myk! Koniec gry. Koniec misji. Grinko! Repeat that? Vyacheslav Grinko is dead! Fisher, Echelon just picked out an intercept. Furong knows that Grinko's dead and Nicolas is gone. That's not good. Get back to the embassy. He's trying to destroy the evidence that could keep us out of a war. Right. No i co, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o misję siódmą. W rzeźni zrobiła się rzeźnia. Zabiliśmy Grinko. O czym dowiedział się Feirong? Feirong dowiedział się również o ucieczce Nicolasego. Generalnie rzecz biorąc, sprawy nabierają wysokiego tempa. Teraz tak, wracając do tematu logiki związanej z tą drugą częścią misji w rzeźni i tego, dlaczego eliminowaliśmy wszystkich żołnierzy. Wyobraźcie sobie sytuację, w której bawimy się w omijanie wszystkich strażników, jakich napotkaliśmy w oborach. No i co? I dochodzi do tej sytuacji, jaka jest na końcu, czyli do tego, że zbiegają ludzie Grinko, robi się zadyma. Pod względem logiki, ci strażnicy, którzy zostali ominięci, powinni przybiec. Oni nie przybiegną, bo tak nie działają skrypty w tej grze, ale biorąc pod uwagę fakt, że próbujemy nadać jakiegoś sensu logicznego tej grze, musimy to wziąć pod uwagę. Dlatego właśnie ci wszyscy strażnicy, których napotkaliśmy, przeze mnie zostali wyeliminowani, aby miało to ręce i nogi. No. I tyle. Tak jak powiedziałem, zrobił się niezły chaos. W tym momencie przechodzimy do misji numer 8, która
to rozgrywać się będzie na terenie ponownie ambasady chińskiej. W misji szóstej byliśmy w ambasadzie chińskiej, a konkretnie na terenie ambasady chińskiej, ale nie wchodziliśmy do środka. Tym razem wchodzić będziemy do środka, zostaną rzucone nam nowe wyzwania, generalnie rzecz biorąc bardzo ciekawe. Nie jest to jakaś specjalnie lubiana przeze mnie misja, ale wydaje mi się, że jest ona ciekawa. Przechodzimy do debriefingu. Uratowanie żołnierzy amerykańskich i chińskich dygnitarzy przywróciło na krótko równowagę w stosunkach USA z Chinami. Tak, sama fakt tego, że Kong Feirong nie działa we współpracy z rządem Chin, daje po prostu nadzieję na to, że zażegnany zostanie konflikt, który szykuje się pomiędzy USA a Chinami. Chińscy prominenci oświadczyli, iż Feirong reprezentuje buntowniczą frakcję w armii chińskiej, działającą bez zgody najwyższych władz Chin. Tak, to jest to, o czym mówiłem. Dowód zdrady Feironga mógłby powstrzymać zbliżającą się wojnę. Teraz generalnie rzecz biorąc, my udajemy się do ambasady, aby ten dowód zdobyć. To tyle, jeśli chodzi o misję siódmą. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie łapkę w górę, jeśli tak jest. Napiszcie coś ciekawego w komentarzu. No i do zobaczenia następnym razem lub też na innych produkcjach na moim kanale. Na razie, cześć!